Cześć, z tej strony GoldTV, witam was bardzo, bardzo serdecznie na 26. odcinku z serii GTA 4. I dzisiaj będziemy robić misję dla Phila. Procenty pokazują 52%, a grę kończy się na około 60%. Ostatnio prawie skończyliśmy misję dla Jimmy'ego Pegorino. Dla Bella mamy jeszcze dla Jerry'ego i Gambetti'ego. To są jedyne osoby, u których będziemy mieć misję. Jeszcze zleceniodawca, ale to jest dodatkowe. I myślę, że w 28. odcinku będziemy już powoli to robić. I niestety w 30 odcinkach się nie zmieścimy, bo niestety jest to zbyt, mamy za dużo jeszcze misji, żeby się tak zmieścić w takim czasie, ale dobra. Teren prywatny. Did you see a fucking helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Port Tudor. Old factory off of Argus Street. Chyba wiem też, jaka będzie ostatnia misja dla Pegorino. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie jej. I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. You trying to attract attention? Ogólnie zanim jeszcze zacząłem nagrywanie, to do mnie dzwoniła Kate i wczytałem grę, ale nie wiem, czy zadzwoni. Now, the way I see it, there's two ways it can go down. You burst in the front and hit them in the face with everything you got. Otherwise, you slip around the back, go into the basement and fuck them up their asses. Nie. Decisions, decisions. I'll leave it up to you. See you later. Naprawdę, ta misja jest dla mnie bardzo znana. Nie wiem tylko. Bo albo mogę przez frontowe drzwi, albo to wybierzmy. Może tam by było bardziej ciekawie, ale wybierzmy to. Muszę też wykorzystać amunicję do M-ki. No gdzie on skacze?
was this good, big man? Ale takie misje mi się podobają, gdzie trzeba gonić i czym wyżej. No. Zastrzelić i tak go nie możemy. Dopiero wtedy, kiedy będzie taka opcja. Zostałeś tylko ty i ja. No chyba, że ktoś, jeszcze ktoś przeżył. Ojojoj, jeszcze helikopter. No i go zabierze. Hajsu. No nie, no chciałem zrobić tak, żeby nie spaść. A tutaj chyba zginę, jak spadnę. Trudno się mówi. Ale została ostatnia misja dla Bella. Nie no, tu nie doskoczę. Okej. Okay. Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. Ojojoj, nie chcę ryzykować, ale... Dobra. Chciałem, tak się wiecie, ześlizgnąć. Albo jakoś otrzeć o ścianę, żeby nie zginąć. Dobra. This city better than me. Thank you very much. Muszę coś sprawdzić. Dobra. Okay, I'll see you later. Yeah, okay. You take care now. I'll see you later. Give me a call. O, to jest chyba ta od tego Rino. It's not what it looks like. Okay. It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help one time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke.
Niko w sumie by mógł go szantażować. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. It's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off. Ale ten film tak samo mnie denerwuje jak ten Ray. Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy with the fetch. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down without any trouble. That's what keeps me alive and out of the pain. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. Jesteśmy. There you are. Frankie, you've been keeping your eyes open out here. You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. It's a ghost house. I got the horse loaded into two cars for you. I don't know, this don't feel right. Shit, Frankie, you dumb fuck. The feds have been watching us all along. Niko, get in that car and follow me. Nie. I think I blacked out. Are you fucking blind? Shit! You're a badass! No to. Whoa. I think I got mild brain trauma. That's a sweet move, man! No, co jest? Kurczę, pierwsza misja, którą spoilowałem chyba w GTA. Zobaczmy. Misji nieudanych. Jeden. Dobra, powtórka, tylko że mam mało życia i... We're gonna go pick it up. I thought that was a wedding present for your nephew. He's my nephew for my ex-wife. I might give... But I ain't gonna give him this... No dobra, ale jak nie przeżyje, to... He can ask the bitch to take it out of the divorce. Troszkę... Any more girlfriends since the ex-wife? Słabo. If you're getting smart about seeing Angie at my place, then you can butt me. The two of us is just friends. We both gotta take a lot of shit from Jimmy, and it helps to speak about it. I wasn't making no accusations. Yeah? Well, that's something that Ray likes to run his mouth about. Ray runs his mouth so much that no one pays much attention to what comes out of him. I
I'd believe it. I'd be dead already if Jimmy P listened to anything you said about me. If only the feds knew how full of shit most wise guys were, then maybe you wouldn't have such problems with people turning to states. The feds know that wise guys run their mouths. They love it. A fed don't care if he's taking someone down on a legitimate beat or if it's total bullshit. As long as he can get his face in a newspaper and a blowjob from his wife, he's happy. Fuck it. Wow, to jest salon nie da się jakoś tutaj zaznaczyć. Wiem, że jakoś znacznik się dawało, ale nie pamiętam jak. Kurczę, troszkę się boję, bo szczerze... już jeden raz sfailowałem. Jeśli to nie są szyby kuloodporne, to już po nas. Jezu, ale to auto jest głupie. I didn't have much time to scope this out. My ma's kinda sick. I've been looking after her. And my sister, I've been putting her through college. Shut up! These feds are all over me. I'm sorry, man. It's just, I only got married the other day. God, I love that kid. You wanna see a picture? I don't wanna see a fucking picture. I'm trying to get us out of this situation. Maybe then you can spend time with your wife instead of some jailhouse bitch. We can't let those feds run the boss off the road! Get them! Dobra, i... co dalej? The damn police! Bo... nie chcę do nich strzelać, bo będę miał 3 gwiazdki. Wow, to było dobre. Jeszcze ta muzyka. Niech zostanie. Tylko że chyba mój samochód powoli zaczyna się dymić, a policja nie daje nam spokoju. O nie! Shit! I think we're losing him. Ale co jest napisane w dzienniku? They're all over us. We're ditching the cars and going on foot. Park up behind me when I stop. All right. Jak nas dopadli? Przecież właśnie nam odpuszczają. Frankie, Nico, grab the stuff from the trunk and follow me. I got a van we could use. More fucking bacon, shit! Najgorzej. The cops are on us, Nico. Hey, cover!
bo ja nie mam ani kamizelki. Phil, uważaj, uważaj. Tylko żeby się nie podpalił, bo... Ten jeszcze z tego pistoletu maszynowego, to dopiero jest. Co za chłop! Jak porobił? No, Boże. Don't play around with other people's lives either. I don't want to take a bullet or a stint in the pen for anyone else's fuck up. All right, guys. Shit. I'm sorry. Dobra, powinno być. Dobrze. Nico, you've done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. I got respect for you. Hey, let's see if we get back before you start talking like this, shall we? This ain't over until we got the H in the same place. You're damn right. Teraz Niko powinien go szantażować, że jeśli nie weźmie, poszuka tego, to... We're gonna be able to shift this H for a lot of money. Might just keep the Pecorino family's head above water. See you around. No i dla Pecorino nie mamy już w ogóle. Znaczy, myślałem szczerze, że pojawi się jeszcze misja dla Pecorino. Ale tutaj dla Bella, jeszcze dla Pecorino, Jerego i Gambettiego dostały nam misję. Jerego myślę, że zrobimy w jednym odcinku, w następnym. No i zależy też, kiedy będzie misja dla Pecorino, bo ona jest też decydująca trochę. Dobra, ryzykujemy. Odcinek najwyżej będzie dłuższy. Miejmy tylko nadzieję, że... No to lecimy. Ostatnia misja u Pecorino.
uwaga, znaczy ostatnia. Nieważne. Róbmy to, co mamy robić. O jacie, nawet nie wiecie, co to jest za misja. Trochę smutno mi, ale... Sami zobaczcie. Deratyzacja. Welcome to the war, Counselor, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss? Gentlemen, you're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, okay, tough guy. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard, I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Aha, czyli w tym odcinku to tego nie rozwiążemy. Tej sprawy. Czyli albo Phil, albo Ray. Nie wiem, piszcie w komentarzach, kogo byście wybrali. Chociaż nieważne, kogo wybierzecie, ja i tak pewnie tą osobę wybiorę. Znaczy, nie mamy zbytnio wyboru, bo... Może tak, napiszcie w komentarzu... Jak myślicie, kogo Pegorino wybierze za cel do, wiecie, uciszenia, czyli albo zabicie Reja, albo zabicie Phila, no i Bernie jeszcze. Power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. No, czyli samochód jakiś do odebrania. Where to? Ja chyba wiem, jaki to jest samochód. Let's do it. Thank you very much. I uwaga, i to jest, tak, Infernus, jeszcze lepszy, bo czerwony, chyba czerwony, to jest taki pomarańczowy. To chyba jest taki czerwono-pomarańczowy. Tak mi się wydaje. No to zobaczmy, co ta furka potrafi. Uwaga.
Jest mega, jest moc. Jest moc. Zobaczcie, jaki... No nie, i teraz musimy wybrać. If that's your decision, Mr. Pecorino, it's done. No to... Mamy cel. I nie mam kamizelki, więc... Mam nadzieję, że nie zginę. Czyli dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi widocznie. Ale... Załatwimy Reja. Więc już w komentarzach nie musicie pisać. Ale to było troszkę jasne po tych słowach. Chociaż nie wiem. Jak pierwszy raz robiłem tą misję, to nie wiedziałem czy Rej czy Phil. Ale bardziej stawiałem na Reja. Deratyzację. Kontynuacja misji. No dobra, to... Lecimy. To chyba w tamtym siedzi Rey. Powiem tak. Zabicie Reja bardzo dużo daje nam duże plusy. Dają nam w dodatku The Lost and DM. Dobra. I dla pana Pecorino skończyliśmy wszystkie misje. Został nam Jerry i Gambetti. No i niestety Reja już nie ma. Tak jak mówiłem, The Lost and the End. W ogóle fabuła teraz w dodatku The Lost and the End, można powiedzieć, w tym momencie fabuła się kończy. I ale w dodatku o coś w wiadomościach, że było o Pecorino. Ja sobie tutaj zaparkuję. Myślę, tak jak mówiłem, dodatek The Lost and the End w tym momencie się kończy, ale dodatek The Ballad of Gay Tony nadal trwa. Można powiedzieć, że ten dodatek The Ballad of Gay Tony trwa i kończy się tak samo jak GTA 4, albo nawet dłużej trwa, bo tam jednak chyba nawet dłużej, ale nie jestem pewien, nie będę nic mówił, ale Jerry i Gambetti. Dwie osoby, u których zostały misje, no i zleceniodawcę, to będzie raczej... O, Dwayne. Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah, yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad, later. Dobra, to
Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!